Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf. Do Wielkanocy został niespełna tydzień czasu, więc czas najwyższy pomyśleć o przypisie na wielkanocny żurek. W poprzednim filmie mogliście zobaczyć, jak zrobić zakwas na żurek. W tym filmie pokażę Wam, jak wykorzystać ten zakwas do zrobienia żurku. Zatem zaczynam od przygotowania wywaru. W garku mam 3 litry zimnej wody, do której wkładam żeberka wieprzowe i kawałek wędzonej kości. Dodaję łyżkę soli i gotuję na niedużym ogniu przez 30 minut. Po tym czasie dodaję do garnka ziele angielskie, liście laurowe, obrany i pokrojony w plasterki czosnek, a także obraną i pokrojoną na mniejsze kawałki włoszczyznę, marchewkę, pietruszkę, seler i kawałek pora. Wywar dalej gotuję przez następne 30-40 minut. W międzyczasie drobno kroję cebulę oraz kawałek wędzonego surowego boczku. Boczek wrzucam na zimną patelnię i smażę do momentu, aż tłuszcz się wytopi. Następnie dodaję pokrojoną cebulę i smażę wszystko około 5 minut, aż cebula zbrązowieje. Gdy wywar jest gotowy, wyjmuję z niego ugotowane mięso i warzywa i wlewam około litr zakwasu. Przepis na zakwas na żurek znajdziecie w poprzednim filmie. Dodaję do garnka podsmażoną cebulę i boczek. Wlewam około 100 ml 30% śmietany. Dodaję około 2-3 łyżeczki suszonego majeranku. Dodaję także 2 łyżki kwaśnej śmietany 12%, którą wcześniej zahartowałam, czyli do miseczki ze śmietaną dolałam odrobinę gorącego wywaru, a następnie wlałam to do garnka z żurkiem. Dzięki temu śmietana się nie zważy. Doprawiam żurek solą oraz pieprzem cayenne. Na koniec dodaję jeszcze 2 łyżeczki chrzanu. No i gotowe, ja taki żurek podaję z jajkiem, można do niego dodać jeszcze białą kiełbasę. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam Was na bloga panifotografgotuje.eu oraz do wypróbowania tego przepisu na żurek. I korzystając z okazji, życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych.